Zrobimy teraz kilka ćwiczeń, które pokażą nam, jak prawidłowo używać jednostki. Wybierz odpowiednią jednostkę, w której zmierzysz poniższe przedmioty. Szerokość ołówka. Tak naprawdę pewnie chodzi o grubość ołówka. Ołówek jest dosyć mały, więc jego szerokość też będzie mała. Zatem proponuję zmierzyć to w milimetrach. Metr to dość sporo, kilometr bardzo dużo. Zatem tutaj odpowiednią jednostką będzie milimetr. Długość skoku w dal, olimpijskiego skoku w dal. Skoczkowie, którzy skaczą w dal, skaczą dość daleko. Na pewno kilka metrów. Zatem wybierzemy tutaj metry. Odległość lotu samolotem. Tutaj są to zazwyczaj loty międzymiastowe albo między krajami, bądź nawet międzykontynentalne. To jest wiele, wiele, wiele kilometrów. Zatem jednostka, w której zmierzymy, to kilometry. Sprawdźmy. Zrobimy jeszcze jedno zadanie, tym razem z czasem. Jednostki czasu. Ilość czasu, którą przeciętna osoba przysypia każdej nocy. Śpimy po kilka godzin, zatem godziny. Czas, jaki mija do odebrania telefonu. Zazwyczaj dość szybko odbieramy telefon. Mija kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Zazwyczaj poniżej minuty zdążymy odebrać telefon, prawda? Czas, jaki jest potrzebny do zrobienia dzbanka kawy. Tutaj kilka minut nam wystarczy. Zatem sprawdźmy. I jeszcze jedno ćwiczenie. Mamy tutaj kilka przedmiotów. Gramy i kilogramy. W czym podamy wagę kanapy? Kanapa jest dość ciężka, jeżeli będziesz chciał ją przesunąć, tam pewnie kilka kilogramów, kilkanaście będzie ważyła. Ciasteczko jednym palcem da się podnieść, będą to gramy. Telewizor, teraz mamy coraz lżejsze, coraz cieńsze telewizory, ale zazwyczaj ważą one ten kilogram, dwa bądź więcej. I kwiatek też jest leciutki, więc będziemy mogli podać jego wagę w gramach. Zachęcam Cię do rozwiązania tych ćwiczeń na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziesz w opisie tego filmu.